Cześć! W tym odcinku pokażę Wam Fanboxa 10. Zapraszam! Fanbox 10 to router do internetu światłowodowego. Wspiera technologię XGS-PON, dzięki której uzyskasz prędkość pobierania nawet 8 gigabitów na sekundę. A co z Wi-Fi? Tego też zapewne jesteście ciekawi. Będzie szybko, płynnie i bez zakłóceń. To wszystko dzięki standardowi Wi-Fi 6E. Mamy tu dodatkowe pasmo 6 GHz. A co to oznacza w praktyce? To mniejsze zakłócenia i możliwość osiągania znacznie wyższych przepustowości. Co jeszcze? Fanbox 10 ma 5 portów Ethernet, w tym jeden o prędkości przesyłania danych do 10 gigabitów na sekundę. Pozostałe obsługują prędkość do 1 gigabita na sekundę. Mamy też złącze do podłączenia światłowodu oraz dwa gniazda telefoniczne do podłączenia telefonu VoIP. Jest też port USB do podłączenia pendrive'a, dysku zewnętrznego lub drukarki. Obok gniazda USB mamy gniazdo do podłączenia zasilacza. Jest też przycisk zasilania, diagnostyki i reset. Z przodu znajdują się diody oraz przyciski Wi-Fi, WPS i Eco. Ten ostatni pozwala na włączenie jednego z dwóch trybów oszczędzania energii – Eco lub uśpienia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tryb oszczędzania energii wpływa na pracę poszczególnych pasm sieci Wi-Fi, diod LED oraz usług aktywnych na routerze. Na spodzie znajdziesz naklejkę, na której znajdziesz m.in. nazwę sieci Wi-Fi i hasło, kod QR do łączenia urządzeń z siecią bez wpisywania hasła oraz podstawowe informacje o urządzeniu, takie jak adres MAC czy numer seryjny. Warto też wspomnieć o menu. Fanbox 10 ma już je nowe i odświeżone. Według mnie jest bardzo intuicyjne i nowoczesne. Dostęp do niego jest możliwy po wejściu na stronę http://fanbox lub 192.168.1.1. Przy pierwszym logowaniu ustawisz swoje hasło dostępu. Po zalogowaniu możesz zarządzać wieloma ustawieniami routera. Na przykład skonfigurować oddzielną sieć Wi-Fi dla gości. Oczywiście wszystkimi funkcjami Fanboxa możesz też zarządzać z poziomu aplikacji Mój Fanbox. Ustawisz tu m.in. harmonogram Wi-Fi, skonfigurujesz sieć dla gości, zmienisz hasło lub nazwę sieci, a także skonfigurujesz jej ustawienia. A jak podłączyć Fanboxa 10? Najpierw znajdź odpowiednią lokalizację dla routera. Powinien on stać jak najwyżej, na otwartej przestrzeni, na przykład na biurku. Nie zamykaj go w szafce, ani nie stawiaj na podłodze. Nie ustawiaj go też w pobliżu telewizora lub innych urządzeń elektronicznych. Może to zakłócić i spowolnić działanie sieci Wi-Fi. Ważne jest, aby Fanbox stał pionowo i w taki sposób, by jego przedni panel był ustawiony w kierunku mieszkania. Jeśli miejsce masz już wybrane, to nie pozostaje nic innego, jak podłączyć światłowód i zasilanie. Komputer, konsolę lub dekoder podłącz do dowolnego portu Ethernet lub połącz je przez Wi-Fi z Fanboxem. Jeśli masz komputer z 10-gigabitowym portem Ethernet i chcesz maksymalnie wykorzystać możliwości swojego łącza, podłącz go do tego portu w Fanboxie. Zrób to za pomocą dołączonego do zestawu przewodu Ethernet. Jest to specjalny przewód, który pozwoli na uzyskanie pełnej dostępnej prędkości pobierania, czyli do 8 gigabitów na sekundę. Teraz włącz Fanboxa i poczekaj, aż diody zaświecą się na pomarańczowo.
Teraz możesz podłączyć wszystkie swoje urządzenia przez Wi-Fi. Spójrz na spód routera. Znajdziesz tam naklejkę z nazwą sieci Wi-Fi oraz hasłem do niej. Włącz Wi-Fi w swoim urządzeniu i odszukaj nazwę swojej sieci. Oraz wpisz hasło. Jeśli robisz to na komputerze i zobaczysz taki komunikat, to wciśnij przycisk WPS na fanboxie i poczekaj chwilę. Nie będzie potrzeby wpisywania hasła, bo urządzenie połączy się z routerem automatycznie. Smartfony możesz podłączyć do fanboxa bez konieczności wyszukiwania nazwy sieci i wpisywania hasła. Wystarczy, że zeskanujesz kod QR z naklejki na swoim fanboxie. A Ty? Co sądzisz o fanboxie 10? O jego wyglądzie, funkcjach? Zostaw komentarz pod filmem lub podziel się swoją opinią na naszym forum. Dziękuję i do zobaczenia!